3 września 1939 roku o godzinie 11 premier Wielkiej Brytanii Neville Chamberlain przekazał rodakom złą wiadomość. Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Niemcom. Akurat wracałem do naszej kwatery. W moją stronę pędził mężczyzna na rowerze. Powiedział, że wybuchła wojna. Zapadła cisza, a potem wszyscy zaczęli wiwatować. W Londynie odezwały się syreny przeciwlotnicze. Wyglądało na to, że bombowce Hitlera za chwilę pojawią się nad miastem. Jednak pierwsze miesiące wojny były wyjątkowo spokojne. Zastanawialiśmy się, dlaczego nasi żołnierze nie walczą. Uznaliśmy, że wojna przyjdzie i do nas. Brytyjczycy wypełniali codzienne obowiązki i zastanawiali się, co będzie dalej. Ten czas nerwowego wyczekiwania przeszedł do historii jako dziwna wojna. Tak naprawdę nie rozumiałem naszej sytuacji. Dziwna wojna dobiegła końca latem 40 roku, gdy alianci ewakuowali się spod Dunkierki. Niemcy rzucili na nas wszystko, co mieli. Pokonali nas. Nikt nie miał co do tego wątpliwości. Nie wiedzieliśmy, że sytuacja jest aż tak poważna. Brytyjczycy ewakuowali spod Dunkierki ponad 300 tysięcy żołnierzy. Dzięki temu, mimo klęski poniesionej we Francji, przepełniało ich uczucie triumfu. Niezwykłe osiągnięcie dało początek mitowi Dunkierki. Żołnierzy przepełniał entuzjazm. Nie zostali pokonani. Świadkowie nigdy nie zapomnieli tych wyjątkowych chwil. Oto ich opowieści. Druga wojna światowa według Brytyjczyków. Cud pod Dunkierką. Byliśmy pewni tego, że wkrótce pójdziemy na wojnę. Wiedzieliśmy, że Hitler nie ustąpi. Gdy wojna w końcu wybuchła, nie byliśmy tym zaskoczeni. Ucieszyłam się, bo to oznaczało, że z Kennington przyjadą do nas babcia i ciotki. Nie wiedziałam, co tak naprawdę oznacza wybuch wojny. W szkole uczono nas, że Imperium Brytyjskie jest niepokonane. Mówiono nam, że jesteśmy potężnym państwem, które ma najlepszą marynarkę na świecie. Wierzyliśmy w to. Nikt nam nie wyjaśnił, dlaczego musimy wyjechać. Wiedzieliśmy tylko tyle, że jedziemy w bezpieczne miejsce. Nie powiedziano jednak, co właściwie nam grozi. Wielu ludzi myślało wtedy, że to ich nie dotyczy. Jesienią 1939 roku Brytyjczycy przygotowywali się na najgorsze. Nikt nie wiedział, co zrobi Hitler. Niemcy mogli zaatakować z morza bądź z powietrza. Wyprowadziliśmy z hangarów wszystkie samoloty. Rozstawiliśmy je na obrzeżach lotniska. Dzięki temu trudniej było je trafić. Nie wiedzieliśmy, kiedy zacznie się prawdziwa wojna. Nikomu nie przyszło do głowy, co nas czeka. Czytaliśmy o I wojnie światowej, ale ta wojna miała być inna. Nasze państwo było silne, więc z radością zgłaszaliśmy się do wojska. Liczyliśmy na wspaniałą przygodę. Podejrzewaliśmy, że Niemcy zaatakują natychmiast. Syreny wyły już godzinę po naszym przystąpieniu do wojny. Wiedzieliśmy, że czekają nas trudne chwile, ale nie denerwowaliśmy się. Wyczekiwaliśmy. Nie mieliśmy pojęcia, co się wydarzy. Byliśmy gotowi. W ciągu 2 tygodni zgromadziliśmy niezbędny sprzęt i przygotowaliśmy oddziały.
Swoją wiedzę o konfliktach czerpałem z wyidealizowanych książek o I wojnie światowej. Nie myśleliśmy o tym, że na wojnie giną ludzie. Podziwialiśmy krążące nad nami Spitfire'y. Byliśmy strasznie podekscytowani całym tym zamieszaniem. Z czasem nam to spowszedniało, przynajmniej do pierwszego nalotu. Niewiele się zmieniło. Żyliśmy tak jak kiedyś, tylko musieliśmy uważać na bomby. Czekaliśmy w nieskończoność. Nic więcej nie mogliśmy zrobić. Kraj trwał w niepewności. Nagle wszystko się zmieniło. Zamknięto kina i teatry. Wprowadzono zaciemnienie od godziny 17. O tej porze zamykano wszystkie sklepy. Na ulicach panował mrok. W parku South Sea stacjonowała bateria dział przeciwlotniczych. Każdy chłopak chciał zobaczyć takie działo. Te działa były olbrzymie. Jedno z nich nazywaliśmy Grubą Bertą. Często strzelało podczas zaciemnienia. Bardzo dobrze to pamiętam. Czułam, że muszę coś zrobić. Nie wiedziałam jednak, czym właściwie mogłabym się zająć. Musieliśmy być przygotowani na wojnę. W skautach uczono nas, że zawsze trzeba być przygotowanym. Całymi dniami uczyliśmy się różnych pożytecznych rzeczy. To mogło się nam przydać, gdyby nas zmobilizowano. Ludzie zaczęli powątpiewać. Zastanawialiśmy się, czy ta wojna rzeczywiście wybuchnie. Panował spokój i w gruncie rzeczy żyliśmy tak jak dotychczas. Brytyjczycy nosili przy sobie maski przeciwgazowe. Schrony przeciwlotnicze stały się częścią krajobrazu. Wszyscy muszą jak najszybciej dotrzeć do najbliższego schronu. Przy wejściach panuje spokój i porządek. Ten alarm był fałszywy, jednak to świetna okazja do przeprowadzenia ćwiczeń. Najbardziej bałam się gazu. Stosowano go w poprzedniej wojnie, więc przypuszczałam, że będzie to pierwsza broń, której Niemcy użyją przeciwko nam. Maski przeciwgazowe musieliśmy zawsze nosić przy sobie, co było strasznie uciążliwe. Wszyscy sądzili, że Niemcy zrzucą na nas bomby z gazem. Rząd podejrzewał, że taki atak nastąpi i był tym przerażony. Zakładano, że Niemcy użyją chloru oraz iperytu. To substancje wziewne, dlatego wszyscy musieliśmy nosić przy sobie maski. W szkole uczyli nas, jak je zakładać. Nie cierpiałam tego. Pamiętam to jak przez mgłę. Okropny zapach i uczucie klaustrofobii. Skrzynki pocztowe malowano specjalną farbą. Podobno zmieniała kolor, jeśli w pobliżu rozpylono gaz. Oczywiście zanim ktoś by to zauważył, byłoby pewnie za późno. W każdym razie pomalowano tak wszystkie skrzynki. Niemcy zorientowali się, że wszyscy nosimy maski. Musieliby użyć gazu, który atakuje skórę. Maskę trzeba było cały czas mieć pod ręką, jednak Niemcy nie kwapili się z użyciem gazu. Po jakimś czasie niektórzy przestali przejmować się maskami. W ogrodach i na podwórkach budowano schrony Andersona. Na samym początku wojny moja rodzina otrzymała jeden taki schron. Trzeba było go przygotować, więc ojciec poprosił mnie o pomoc. Żeby przysypać schron ziemią, musieliśmy skopać sporą część ogródka. W 1939 roku rząd brytyjski rozdał obywatelom prawie 2,5 miliona takich schronów. Wykonano je z blachy falistej. Rodziny, których roczny przychód nie przekraczał 250 funtów, dostawały schron za darmo. Te zarabiające więcej płaciły 7 funtów.
W takim schronie panowały okropne warunki. Ostatnio przypomniałam sobie, że przebywanie w nich można było przypłacić zdrowiem. Gdy zaczęły się niemieckie naloty, cała rodzina często spędzała w schronie kilka nocy z rzędu. Starano się tak go urządzić, by zapewnić sobie względną wygodę. Jednak panowała w nim ciasnota i często zalewała go woda. Para skraplała się i na podłodze powstawały kałuże. Mimo wad, schrony Andersona były solidne i wytrzymałe. Gdy rozpoczęły się naloty, wytrzymywały wszystko poza bezpośrednim trafieniem. Gdy rozbrzmiewał alarm przeciwlotniczy, nikt nie wiedział, czy to ćwiczenia, czy prawdziwy nalot. Należało znaleźć jak najlepsze schronienie, jednak ludzie czasem ignorowali syreny. Najważniejsze było zachowanie czujności. Ludzie nasłuchiwali, czy bombardują gdzieś w pobliżu, czy też dalej. Jeśli ktoś nie miał gdzie wybudować schronu Andersona, mógł ukryć się na jednej ze stacji londyńskiego metra. Początkowo rząd miał poważne zastrzeżenia odnośnie tego pomysłu. Obawiano się, że ludzie urządzą sobie pod ziemią stałe kwatery. Bano się też epidemii, ponieważ na stacjach nie było toalet. Wstawiono je dopiero jakiś czas później. Zadbano też o prycze i kuchnie polowe. Mimo zastrzeżeń rządu, naród jasno dawał do zrozumienia, czego potrzebuje. Za dnia ludzie normalnie wykonywali swoje obowiązki. Nocą najbezpieczniej czuli się na podziemnych stacjach metra. To było okropne. Wszędzie tylko brud i wilgoć. Jakimś cudem udało nam się przetrwać. Stacje metra były gorsze niż bomby. Wątpliwości co do tego, że dziwna wojna się kończy, ostatecznie rozwiała wielka ewakuacja dzieci przeprowadzona jeszcze w 1939 roku. Wcale się tym nie martwiłem. Dla mnie to była wielka przygoda. Pochodziłem z dość ubogiej rodziny, więc rzadko jeździłem na wycieczki. Prawdę mówiąc, myślałem, że to będą wakacje. Niestety, w pociągu nauczyciel wręczył mi gruby zeszyt ćwiczeń i powiedział, że czas wracać do szkoły. Gdy przygotowywaliśmy się do podróży, jeszcze nie rozumiałem powagi sytuacji. Dopiero jakiś czas później zdałem sobie sprawę z tego, że dość długo nie wrócę do domu. Ewakuację przeprowadzono jeszcze przed wybuchem wojny. Brałem w niej udział. Dzieciaki stopniowo wracały do domu, ale wtedy zaczęły się bombardowania. Groziła nam też inwazja, więc znów odesłano nas na wieś. Wiele rodzin stanęło przed poważnym dylematem: ewakuować dziecko, czy lepiej zostawić je w domu. Nie trudno wyobrazić sobie, jak bardzo cierpiały rozdzielone rodziny. Rodzice stanęli przed bolesnym dylematem. Nie chcieli rozdzielać się z dziećmi, ale pragnęli zapewnić im bezpieczeństwo. Dla wielu z nas ewakuacja była traumatycznym przeżyciem. Nie ma sensu ukrywać, że część rodzin niezbyt miło przyjęła ewakuowane dzieci. Niektóre okropnie traktowano. Nie przypominam sobie, by mama się denerwowała. Chyba nie chciała okazywać przy mnie swoich uczuć. W dniu ewakuacji dzieci normalnie wyszły do szkoły, a później trzymano je z dala od rodziców. Policjanci nie pozwalali rodzicom przejść na drugą stronę ulicy. Dzięki temu uniknięto emocjonalnych pożegnań. Nie jestem w stanie opisać, co musiała czuć nasza matka, patrząc, jak odjeżdżamy. Ewakuacja przebiegła niezwykle sprawnie. Organizatorom należą się słowa uznania. Tysiące małych obywateli z miast i miasteczek pożegnało się ze swoimi rodzicami. Wyjadą w bezpieczne miejsce, wyposażeni w ubrania i jedzenie przygotowane w rodzinnym domu. Wszystkie dzieci mają maski przeciwgazowe. Wsiadają do pociągów i odjeżdżają w nieznane im miejsce.
Kronika filmowa przedstawia ewakuację jako wielką przygodę. Jednak rodzice nie wiedzieli, gdzie trafią ich dzieci i z kim będą mieszkać. Nie powiedziano nam niczego o rodzinach, do których mieliśmy trafić. A to dlatego, że nikt tak naprawdę nie wiedział, u jakich ludzi przyjdzie nam mieszkać. Każde dziecko miało karteczkę z nazwiskiem, nazwą szkoły i numerem. Numer oznaczał cel podróży, ale nikt nie zainteresował się tym, do kogo właściwie trafią te dzieci. Niektóre mieszkały z ludźmi, którzy nie mieli pojęcia o opiece nad dzieckiem. Dziś taka sytuacja jest nie do pomyślenia. Jednak w czasach dziwnej wojny wszystko wyglądało inaczej. Wtedy nic nie było pewne. Nikt nie sprawdzał ludzi, do których nas wysłano. Pewnie byli wśród nich pedofile, mordercy czy prostytutki. Niektóre dzieci wykorzystano w potworny sposób. Nie potrafię o tym mówić. Za bardzo się denerwuję. Każde dziecko reagowało inaczej. Ja próbowałem uciec. Wsiadłem na rower i pojechałem przed siebie. Był wieczór. Podmuch wiatru poruszył drutami telegraficznymi. Przestraszyłem się i zawróciłem. Na mój widok moja siostra i kuzyn odetchnęli z ulgą. Nigdy nikomu nie powiedzieli o mojej próbie ucieczki. Spóźniłem się na kolację, ale nic się nie wydało. Jakieś 10 lat później wróciłem do wioski, w której mieszkałem. Pojechał ze mną brat i rodzice. Nawiązaliśmy rozmowę z grupką kobiet. Zorientowałem się, że jedna z nich była moją opiekunką. Trafiłem do niej, gdy przeprowadzono ewakuację, ale nasze stosunki były dalekie od ideału. Nawet 10 lat później czułem do niej urazę. Chyba dlatego, że nie potrafiła okazać mi matczynej czułości. Nie mam żadnych przyjemnych wspomnień z okresu ewakuacji. Wyrwano mnie z mojego środowiska i nie potrafiłem odnaleźć się w nowym miejscu. Bywało wesoło, ale nigdy nie czułem się szczęśliwy. Byłem daleko od domu i rodziców. Wiosną 40 roku dziwna wojna przerodziła się w wojnę na całego. Brytyjczycy wylądowali w Norwegii. Każdy chłopak, który zobaczył wtedy żołnierzy, pomyślał pewnie, że chciałby popłynąć z nimi. Wszyscy chcieliśmy zrobić to, co do nas należy. Każdy chciał zaangażować się w wysiłek wojenny naszego państwa. Gdy oglądałem w kinie żołnierzy docierających na front, chciałem być tam razem z nimi. Marzyłem o tym, żeby chwycić karabin i walczyć. Sądziliśmy, że wojna potrwa z pół roku. Byliśmy pewni, że zmobilizowano nas tylko na pół roku. Mówiono, że Niemcy mają drewniane czołgi, ani jednego okrętu i brakuje im amunicji. Brytyjczycy chcieli powstrzymać Niemców przed zajęciem Norwegii. Flota radziła sobie wyśmienicie, jednak działaniami na lądzie rządził chaos. Nie sprecyzowano, jakie są cele ataku. Brakowało wyposażenia oraz wsparcia artylerii i lotnictwa. Niektórym oddziałom nie dosłono nawet map. Zostaliśmy wprowadzeni w błąd. Niemcami miały zająć się samoloty, a ich czołgi były rzekomo nic nie warte. Jednak gdy stanęliśmy naprzeciw niemieckich czołgów i grenadierów pancernych, zrozumieliśmy, że to wojsko z prawdziwego zdarzenia. Niemcy po prostu po nas przejechali. Dotarło do nas, że są lepsi pod każdym względem. Byli lepiej dowodzeni i wyposażeni. Gdy wylądowaliśmy w Norwegii, nie mieliśmy nawet broni. Dosłano ją później. Nasza armia była zupełnie niesprawna. Operację zorganizowano w pośpiechu. Niemcy opanowali Norwegię, ponosząc przy tym minimalne straty. Brytyjscy dowódcy mówili między sobą, że Wielka Brytania przegra wojnę, jeśli nadal będzie tak organizować kampanię. Przed świętami zrobili nam wykłady o przewadze niemieckiego sprzętu nad naszym. Jeden z dowódców powiedział: obudźcie się, w gazetach piszą bzdury.
Militarna klęska w Norwegii pociągnęła za sobą ofiary polityczne. I to wysokiego szczebla. 10 maja 1940 roku do dymisji podał się premier Neville Chamberlain. Zastąpił go Winston Churchill. Jeszcze przed wybuchem wojny Churchill ostrzegał, że potęga Niemiec rośnie. Nikt mu nie wierzył. Nazywano go podżegaczem, jednak wielu Brytyjczyków uważało, że ma rację. W krytycznej chwili Wielka Brytania wybrała nowego premiera. Cały kraj zjednoczył się w jednym celu, by pokonać najbardziej przerażającego szaleńca w dziejach. Ma tego dokonać Winston Churchill. Neville Chamberlain zrezygnował ze stanowiska w honorowy sposób. Teraz będzie doradcą nowego premiera. Chamberlain wciąż cieszy się dużym poparciem. Gdy Churchill został premierem, nastroje w kraju znacznie się poprawiły. Wszyscy zapamiętali, co mówił. Powtarzaliśmy za nim, że nie możemy przegrać. Staraliśmy się cieszyć każdą chwilą. To było trudne, czasem nawet niemożliwe. Jednak w końcu dotarło do nas, że może być o wiele gorzej. W dniu dymisji Chamberlaina Niemcy rozpoczęli potężną ofensywę na froncie zachodnim. Była to jedna z najbardziej błyskotliwych i udanych kampanii w historii. Niemieckie wojska prowadził do ataku korpus generała Heinza Guderiana. Nowoczesne dywizje pancerne Niemców miały już doświadczenie w prowadzeniu wojny błyskawicznej. Oddziały aliantów nie mogły się z nimi równać. At 5:30 a.m. 10 maja 1940 roku o godzinie 5:30 Niemcy zaatakowali Belgię i Holandię. Dzięki wsparciu z powietrza wojska lądowe błyskawicznie posuwały się naprzód. Belgowie i Holendrzy nie mogli długo powstrzymywać niemieckiej machiny wojennej. Anglicy i Francuzi wysłali do Belgii 40 swoich najlepszych dywizji, w tym cały brytyjski korpus ekspedycyjny. Wysłali nas do Belgii. Po drodze Niemcy atakowali bez przerwy. Nasze przestarzałe Loisandery przeleciały nad nami w kierunku linii frontu. Gdy nie wróciły, dotarło do nas, że źle to wygląda. Francuska armia była przygotowana jeszcze gorzej niż my. Francuzom brakowało uzbrojenia, a nawet racji żywnościowych. Byli jednak naszymi sojusznikami, więc nie narzekaliśmy. W I wojnie światowej ponieśli olbrzymie straty. Nie mieli serca do walki. Przerzucono nas do Belgii, bo uznano, że stamtąd wyruszy główne natarcie niemieckie. Tymczasem Niemcy przebili się przez Ardeny. Alianci weszli w pułapkę. Niemiecka armia zamierzała uderzyć na południu w rejonie Lasu Ardeńskiego. Gdyby nasze wojska nadal stacjonowały we Francji, być może zdołalibyśmy coś z tym zrobić. Jednak nikt nawet nie podejrzewał, że Niemcy przejdą przez Ardeny. Francuzi byli przekonani, że czołgi nie poradzą sobie na wąskich, leśnych drogach. Ardenów broniła zaledwie garstka żołnierzy. To była fatalna pomyłka. Z Lasu Ardeńskiego wyjechało 7 niemieckich dywizji pancernych. W ciągu 2 dni czołgi dotarły do leżącego nad Mozą miasta Sedan. Wycofywaliśmy się na bezpieczniejsze lotniska. Niemcy atakowali nas bezustannie, aż w końcu zabrakło nam samolotów. Czołgi wspierane przez Luftwaffe rozbiły francuską obronę. Francuzi rozpoczęli odwrót. 3 dni po przebyciu Ardenów Niemcy przekroczyli Mozę. Morale francuskiej armii załamało się. Dzięki wspaniałej synchronizacji działań lotnictwa i dywizji pancernych, Niemcy rozbili francuską obronę na północ od linii Maginota. Przez 2 dni, nie niepokojone przez nikogo, czołgi pędziły równinami na zachód.
głęboko wbiły się w obronę Francuzów, wywołując panikę i chaos. Za czołgami jadą ciężarówki pełne piechoty. Niemieckie siły prą naprzód. Pomimo narastających trudności, francuska armia od kilku dni próbuje się przegrupować. Straciliśmy wszystkie lekkie bombowce Ferry Battle. Niemcy zestrzelili 5 dywizjonów. Nasze samoloty były przestarzałe. Mieliśmy też kilka Hurricane'ów, ale one też padły ofiarą Niemców. Straciliśmy prawie wszystkie samoloty. 14 maja przyszła kolejna zła wiadomość. Holandia skapitulowała. Alianckie samoloty próbowały zniszczyć mosty pontonowe na Mozie. Skutek był katastrofalny. Niemcy zestrzelili prawie połowę z tych maszyn. Po zabezpieczeniu przyczółka w Sedan, Niemcy ruszyli ku kanałowi Le Manche. Zamierzali otoczyć wojska alianckie walczące w Belgii. Nagle sprzymierzeni zdali sobie sprawę z zagrożenia. 3 dni później ruszyliśmy w stronę wybrzeża. Rozpoczął się wyścig ku wybrzeżu. Do podobnej sytuacji doszło na początku I wojny światowej, jednak tym razem wyścig wygrali Niemcy. Pojmali tysiące francuskich żołnierzy, którzy stracili zapał do walki. Drogi północnej Francji zablokowały setki tysięcy uchodźców. Francuzi uciekali przed Niemcami, byli jednak w pułapce. Na drogach roiło się od uchodźców. Francuzi uciekali przed wojną. Wyglądało to tak, jakby wszyscy ludzie nagle ruszyli w jednym kierunku. Drogi zablokowali cywile. Było tam mnóstwo kobiet i dzieci. Wozy, taczki, stare ciągniki z przyczepami, masa koni. Jechali czym się dało. Zwierzęta i pojazdy wiozły ich dobytek. Zablokowali drogi. Nasze oddziały nie mogły się przedostać. Kolumny uchodźców ciągnęły się przez wiele kilometrów. Wszystkie drogi były zablokowane. Kto mógł, upychał swój dobytek na wóz czy do samochodu. Reszta musiała nieść wszystko na plecach. Musieliśmy zmieszać się z cywilami. Niemcy nie mieli litości. Ich samoloty ostrzeliwały całe kolumny. Kładłem się na ziemi i czekałem, aż wystrzelają całą amunicję. Nic więcej nie mogłem zrobić. Zginęło wielu cywilów, ale nie było na to rady. Nie zatrzymywaliśmy się. Nie chcieliśmy stracić z oczu naszych pojazdów, żeby się nie zgubić. Musieliśmy iść przed siebie. 17 maja Niemcy wkroczyli do Brukseli. Wehrmacht był coraz bliżej kanału La Manche. 20 maja niemieckie czołówki dotarły do Abbeville. W ciągu tygodnia Niemcy zdobyli Bologne oraz Calais. Brytyjski korpus ekspedycyjny wraz z oddziałami armii francuskiej musiał wycofać się do Dunkierki, portu położonego w północnej Francji. Tutaj rozegrał się jeden z najbardziej niezwykłych epizodów tej wojny. Aliantom deptały po piętach niemieckie czołgi. Między 25 a 28 maja Brytyjczycy i Francuzi przebyli 50 kilometrów. W końcu dotarliśmy do Dunkierki. Kolumny żołnierzy ciągnęły się daleko w głąb lądu. Rozdzieliliśmy się i nigdy już nie spotkałem kolegów z mojej kompanii. Zmierzaliśmy ku wybrzeżu. Nie wiedzieliśmy jeszcze, gdzie jest punkt zborny. Ostatecznie nasz oddział nie dotarł do miasta, bo na jego obrzeżach trwała bitwa i statki nie mogły podjąć kolejnych żołnierzy. Po przybyciu do Dunkierki ujrzeliśmy chmury czarnego dymu unoszące się znad rafinerii. Na poboczach stały ciężarówki wyładowane wyposażeniem, które miało trafić na front. Wyglądało na to, że Niemcy chcą nas dopaść za wszelką cenę.
Uznałem, że już im nie uciekniemy. Niemcy mogli nas zmasakrować, ale nie zrobili tego. Wielu alianckich żołnierzy okopało się na plaży. Za plecami mieli morze, przed sobą Niemców. Nie było dokąd uciekać. Dotarło do nas, że przegrywamy. Wszyscy wiedzieli, że możemy zostać tu na zawsze. To mógł być ostatni dzień naszego życia. W ciągu 2 tygodni straciliśmy prawie wszystkie samoloty. Zamierzaliśmy spalić to, czego nie mogliśmy zabrać. W końcu kazali nam ułożyć na stosie cały nasz sprzęt i podpalić to. Wiedzieliśmy już, że jest naprawdę źle i niedługo będziemy stąd uciekać. Byłem pewien, że w razie kłopotów marynarka nas uratuje. To dodawało mi otuchy. Nie myślałem o tym, że mogę zginąć. Okopałem się i czekałem na ratunek. 25 maja brytyjski rząd rozkazał rozpocząć ewakuację. Operacji nadano kryptonim Dynamo. Rozpoczęła się 26 maja. Dobrze pamiętam ten dzień. Do Francji wypłynęło mnóstwo wspaniałych łodzi i statków. Miały uratować naszych żołnierzy czekających na wybrzeżu. Los alianckiej armii zależał teraz od flotylli złożonej z 850 jednostek brytyjskich, holenderskich, belgijskich i francuskich. Flotę zgromadzono w ciągu jednej nocy. Do Francji wyruszyły także prywatne łodzie, kutry, jachty i motorówki. Ich właściciele z własnej woli chcieli pomóc w ratowaniu żołnierzy. Operacja Dynamo zajmuje wyjątkowe miejsce w brytyjskiej historii właśnie za sprawą tych niewielkich jednostek. Zabrała mnie mała łódź. Krążowniki i inne okręty nie mogły po nas podpłynąć. Załogi statków wycieczkowych i kutrów narażały się na śmiertelne niebezpieczeństwo. Alianckich żołnierzy ratowało ponad 900 różnych jednostek pływających. Pomyślałem sobie, że jest dość spokojnie i wtedy pojawiły się sztukasy. Dopadł jeden z naszych niszczycieli. Obok niego płynął kołowiec o nazwie Crested Eagle, który też został trafiony i musiał przybić do brzegu. Nic nie mogliśmy zrobić. Potem sztukasy wzięły nas na cel. I musieliśmy schować się między wydmami. Nie było w tym nic bohaterskiego. Sztukasy kilkakrotnie zbombardowały plażę, ale zazwyczaj brały na cel okręty. Trafione jednostki często stawały w ogniu. Wiele zatonęło. Na wodzie unosiły się ciała. To było wstrząsające przeżycie. Ustawiłem się w kolejce. Szybko zorientowałem się, że to nic nie da, więc wszedłem do wody. Kilku żołnierzy poszło w moje ślady. Jakoś dotarłem do łodzi i wdrapałem się na pokład. Chyba ktoś mi pomógł, bo w sumie nie umiem pływać. Potem wszedłem po linach na pokład okrętu. Nie było to łatwe. Najbardziej żałuję, że nie dowiedziałem się, jaką nazwę nosiły łódź i okręt. Nawet nie wiem, kto mnie uratował. Dymy unoszące się nad Dunkierką przysłoniły słońce. Żołnierze korpusu ekspedycyjnego wraz z francuskimi kolegami zażarcie walczyli o utrzymanie skrawka wybrzeża. W
tym czasie jachty, motorówki, kutry i przeróżne łodzie ewakuowały żołnierzy z plaży. Wiele zatonęło, jednak flotylla wykonała swoje zadanie. Uratowała ponad 300 tysięcy żołnierzy. Dotarli do domu pod osłoną okrętów Królewskiej Marynarki Wojennej. To byli prawdziwi bohaterowie. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Gdyby nie oni, nigdy byśmy się stamtąd nie wydostali. Gdy tylko dostaliśmy się na łódź, wszystkie nasze zmartwienia prysły. Niemcy zniszczyli wiele statków wracających do Anglii. Udało mi się przeżyć. Byłem bardzo szczęśliwy. Uświadomiliśmy sobie, jak wielkie mieliśmy szczęście. Na plażach Dunkierki rozgrywały się dantejskie sceny. Niemiecka piechota szturmowała miasto. W tym czasie Luftwaffe atakowała żołnierzy okopanych na wydmach. Do masakry nie doszło tylko dzięki myśliwcom RAF-u. Brytyjskie samoloty wielokrotnie wracały nad Dunkierkę, żeby powstrzymać sztukasy atakujące plaże. Niemcy nic nas nie obchodzili. Nasze ówczesne odczucia najlepiej oddają słowa: dobry szkop to martwy szkop. Piloci RAF-u zapłacili wysoką cenę za swój heroizm. Brytyjczycy stracili nad Dunkierką ponad 100 samolotów i 60 lotników. Po ewakuacji Churchill pochwalił pilotów. Sądziliśmy, że RAF nas zawiódł. Po powrocie do Anglii rozmawialiśmy z lotnikami i czytaliśmy relacje z walk we Francji. Okazało się, że armia i lotnictwo były w takiej samej sytuacji. My nie mieliśmy odpowiedniego sprzętu, żeby powstrzymać wojska lądowe, a RAF miał za mało samolotów, żeby odpędzić Luftwaffe. W walkach nad Francją RAF stracił połowę posiadanych maszyn. Lotnictwo poniosło poważne straty w najmniej odpowiednim momencie. Brytyjczycy potrzebowali teraz każdego myśliwca. Mimo poświęcenia pilotów, Niemcy zniszczyli 6 niszczycieli i ponad 200 mniejszych jednostek. Brytyjczycy zatrzymali Niemców na peryferiach Dunkierki. Dzięki temu do 4 czerwca ewakuowano 340 tysięcy żołnierzy, w tym 140 tysięcy Francuzów, Belgów i żołnierzy innych narodowości. Szacowano, że z kotła pod Dunkierką uda się uratować 10-krotnie mniej ludzi. Nasi żołnierze byli fatalnie wyposażeni, a mimo tego walczyli wspaniale. Jednak gdyby niemieckie czołgi uderzyły na miasto, nie dalibyśmy rady ich zatrzymać. Żołnierze uratowani pod Dunkierką mogli teraz bronić Anglii. Gdyby trafili do niewoli, bylibyśmy bezbronni. Wtedy Niemcy na pewno przeprowadziliby desant. Straty brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego wyniosły 30 tysięcy zabitych i rannych. Po kapitulacji Dunkierki Niemcy wzięli do niewoli 34 tysiące żołnierzy. Gdy przybyliśmy do Francji, żadnemu z nas nie przyszło do głowy, że wkrótce skulimy ogony pod siebie i uciekniemy. Wielu żołnierzy zginęło tylko po to, żeby generałowie mogli dostać medale. Przez wiele tygodni przerzucali nas z miejsca na miejsce. Gdy się obudziłem, zobaczyłem niebieskie światła. Ktoś mnie szturchał i popędzał, żebym jak najszybciej zszedł z łodzi. Nie wiedziałem, gdzie jestem. Gdy wysiedliśmy z łodzi, zobaczyłem pociąg. Obok stała kobieta z korpusu ochotniczego, która rozdawała bułki i herbatę. Wiedziałem już, że wróciłem do kraju. Większość żołnierzy wróciła do Anglii. Brytyjski korpus ekspedycyjny stracił jednak mnóstwo sprzętu. 76 tysięcy ton amunicji, 600 tysięcy ton paliwa, 60 tysięcy samochodów, 1200 dział.
Wszystko wpadło w ręce Niemców. Wielka Brytania potrzebowała wielu miesięcy na wyrównanie tych strat. Później okazało się, że Hitler w ostatniej chwili odwołał dywizje pancerne szykujące się do ataku na Dunkierkę. Dzięki temu alianci zyskali dwa bezcenne dni. Gdyby nie decyzja Hitlera, Niemcy po prostu by nas zmietli. Podobno Hermann Göring, głównodowodzący Luftwaffe, obiecał Hitlerowi, że jego bombowce nurkujące zajmą się aliantami. Inna z teorii mówi, że Hitler chciał oszczędzić dywizje pancerne na potrzeby dalszych walk we Francji. Niewielu wierzy w to, że Hitler wstrzymał swoje wojska, żeby dać Brytyjczykom ostatnią szansę na podjęcie negocjacji. Gdyby niemieckie czołgi ruszyły na Dunkierkę oblężonym, nie pomogłaby żadna flota. Gdyby Hitler zaatakował nas na całego, nie moglibyśmy go zatrzymać. Klęska aliantów pod Dunkierką mogłaby wpłynąć na bieg całej wojny. To było niesamowite. Im więcej czasu mijało, tym bardziej doceniałem znaczenie cudu pod Dunkierką. To naprawdę był cud. Ludzie mówili, że Niemcy zabiją wszystkich mężczyzn, a kobiety zgwałcą. Im więcej takich plotek krążyło, tym bardziej byliśmy zmartwieni. Gdyby Niemcy wylądowali w Anglii, zgotowalibyśmy im odpowiednie powitanie. Wszyscy Brytyjczycy byli bardzo negatywnie nastawieni do Niemców. Mielibyśmy wojnę na całego. 28 maja, w samym środku ewakuacji, skapitulowała Belgia. 14 czerwca Niemcy wkroczyli do Paryża. 8 dni później Francuzi podpisali zawieszenie broni. Francja została pokonana. Wielka Brytania była poważnie osłabiona. Wyglądało na to, że Niemcy są bliscy ostatecznego zwycięstwa. Brytyjczycy zastanawiali się, co będzie dalej. Przyszłość ich kraju była niepewna. Dziwna wojna wydawała się odległą przeszłością. Niezwykłą ewakuację alianckich żołnierzy nazwano cudem pod Dunkierką. Historia ocalonych podbudowała brytyjską opinię publiczną. Prasa opisywała ewakuację jako wielkie zwycięstwo. Jednak większość Brytyjczyków dobrze wiedziała, że pod Dunkierką cudem uniknięto katastrofy. Dunkierka była nadzieją dla narodu i kubłem zimnej wody dla jego przywódców. Byłem niezmiernie szczęśliwy, że wyszedłem z tego cało. W kraju traktowano nas jak bohaterów, a przecież byliśmy tylko armią, która uciekła. Mimo tego traktowano nas jak prawdziwych herosów. Premier Churchill nazwał ewakuację wybawieniem. Zaznaczył przy tym, że w ten sposób nie da się wygrać wojny. Brytyjczycy świętowali powrót swoich żołnierzy, a wojska Hitlera stacjonowały już po drugiej stronie kanału La Manche. Dla Anglików pierwsze miesiące wojny były zdumiewające. Wojna wprowadziła zamęt w życie Europejczyków. Brytyjska armia przegrała swoją pierwszą bitwę. Gdy wspominam wojnę, myślę o wszystkich przyjaciołach, którzy stracili wtedy życie. Zastanawiam się, czy warto płacić taką cenę. Na wojnie nie ma zwycięzców. Tylko pokonani. Gdy myślę o tym teraz, przychodzi mi do głowy jedno słowo. Marnotrawstwo. Miliony ludzi zginęły na marne. Przeżyłem. Gdybym służył w piechocie, pewnie bym zginął. Miałem szczęście. Jednak najgorsze miało dopiero nadejść. Wersja polska, Toja Studios. Tekst Michał Wawrzczak. Czytał Tomasz Boruszczak.